z nas, a komu się urodzi dziecko. Do wróżki trzeba iść, horoskopy czytać. Moi drodzy, może nie. To nam nic nie da. To jest błąd. Bo pewnych rzeczy jesteśmy pewni. Ale jednego jesteśmy pewni w tym roku. Że będzie z nami Pan Bóg w tym roku 2024. Bóg będzie z nami w tym roku. Nie bój się, nie lękaj się. Z Tobą chcę być Pan Bóg, który chce Ci błogosławić. Błogosławić, być Ci życzliwy, być Ci łaskawy, błogosławić, czyli mówić dobrze o Tobie. Zobaczcie, jak jest dobrze, jak ktoś jest mi życzliwy. Ktoś jest mi życzliwy w pracy, w urzędzie, w przychodni, wśród przyjaciół, w rodzinie, w szpitalu. Jest życzliwy. Wtedy całkowicie inaczej się sprawy załatwia. Wszystko przechodzi tak płynnie. A tutaj Bóg jest mi życzliwy i chce być życzliwy dla Ciebie ze względu, mimo tego, że popełniasz grzechy. Jak się czujesz? Jakie masz wrażenie dzisiaj bliskości Boga? Czy masz wiarę taką, że się nie zmieści na przyczepie tira? A może taką, jak to ziarnko gorczycy? To jedno jest pewne. Bóg chce być Ci życzliwy i On nikogo nie skreśla. On nikogo nie wyklucza. Chce Ci błogosławić. A więc uwierzmy w to na początku tego roku. Jest ktoś, a to jest Pan Bóg i On chce być dla mnie życzliwy i jeszcze mówi, że będzie mnie szczegół, że rozpromieni swoje oblicze nade mną, a więc Bóg się do mnie uśmiechnie. Kiedy się uśmiechamy? No, gdy usłyszymy jakieś, moi drodzy, dowcip, anegdotę, coś śmiesznego. Czasem na niektórych widok to nas pokrzywi. Czasem możemy być obojętni. Ale jeśli mamy towarzystwo, wśród którego dobrze się czujemy, to człowiek się uśmiecha. Gdy jest mu dobrze, człowiek się uśmiecha. A w tym roku to Bóg rozpromieni oblicze. Niech Pan rozpromieni swoje oblicze nad Tobą. To znaczy, że Pan, kiedy Ciebie zobaczy, to się cieszy. Bóg się cieszy, że Cię widzi. I taki Bóg zaczął być z nami w tym roku 2024. I to jest Bóg, któremu nadano imię Jezus. To znaczy, Bóg zbawia. Nie nadano Mu imienia Bóg Cię osądzi. Nie nadano Mu imienia Bóg będzie Cię sprawdzał, czy wszystko uda Ci się w tym roku zrobić. Nie nadano Mu imienia Bóg będzie obojętny na to, co Ty robisz. Ani nie będzie się, że się będzie wtrącał do Twojego życia. Ale nadano Mu imię Bóg zbawia. I On doskonale wie, że jesteśmy zniewoleni przez grzech, że czasem nam może być ciężko, że są sprawy, od których ciężko nam się uwolnić. Sprawy, z którymi czasem sami sobie nie poradzimy. Dlatego nadano Mu imię Bóg zbawia. I taki Bóg chce być z Tobą. Taki Bóg chce powiedzieć na początku tego nowego roku: kochani ludzie, naprawdę nie bójcie się, ja jestem z Wami. Cieszę się, że jesteście. Chcę Wam błogosławić. Jestem z Wami i zrobię wszystko, aby Was uwolnić. Od czego ten Bóg ma mnie uwolnić? Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a ja im będę błogosławił. Bóg się nie zastanowi, czy będzie im błogosławił, czy nie. Czy się im należy to moje błogosławieństwo? Czy warto im błogosławić? Czy są godni tego? Ale po prostu oni będą się modlić, a ja im będę błogosławił. Kapłani modlą się za nas, a Pan Bóg nam błogosławi. I tego możemy być pewni w tym nowym roku. Kolejnej rzeczy, której możemy być pewni w tym nowym roku, iż Pan Bóg posyła do nas dobrych ludzi.
To nie znaczy, że nie spotkamy, moi drodzy, złośliwych, którzy będą chcieli nam dokuczyć, wbić jakąś szpilkę. Ale zwróćmy uwagę, co Pan Bóg mówi do Mojżesza w pierwszym czytaniu. Powiedz Araonowi i jego synom, macie błogosławić ludziom. Pan Bóg nie mówi, macie złorzeczyć ludziom, macie ich straszyć, na przykład piekłem, wiemy, że diabeł jest, ale nie, macie im błogosławić. Ilu to księży, moi drodzy, codziennie modli się za ludzi? Chyba każdy. Księża, którzy konkretnie modlą się za tą osobę, czy w tej sprawie, którzy mówi, będę się modlił za was. Proszę księdza, niech się ksiądz pomodli za mnie, za moją rodzinę. Dzisiaj na przykład o 5:57 dostałem takiego SMS-a. Koli odeszły wody, jedziemy do szpitala, prosimy księdza o modlitwę. Moi drodzy, zobaczcie, ludzie proszą nas o modlitwę i trzeba prosić o modlitwę. To wsparcie modlitewne jest ważne i są księża, którzy modlą się za ludzi wiernych. Jest wielu księży, którzy chcą być dla Ciebie w tym roku, chcą Ci pomóc, którzy chcą Ci błogosławić, którzy modlą się za Ciebie w każdym przy świętej. I moi drodzy, my jako księża, tutaj księża Sercanie, w tym roku chcemy być z Wami i chcemy być dla Was, aby Wam błogosławić. Ale nie tylko księża, ale i Matka Boża, Boża Rodzicielka jest ze mną w tym roku. Oto syn Twój, oto dzieci Twoje, opiekuj się nimi, ochraniaj te moje dzieci. Ile razy to wołaliśmy, zdrowaś Mario, do Matki Bożej. A jeśli nie wystarcza nam Matka Boża, jeśli nie wystarczają nam księża, to Bóg posyła do nas życzliwych ludzi. Posyła prostych pasterzy. Posyła pasterzy, są dobrzy ludzie na tym świecie, których Bóg wysyła do Ciebie. Pośle Ci anioła przed Tobą. Jak nie wierzysz, to kup sobie kalendarz i notuj, w którym dniu spotkałeś takiego anioła. W którym dniu spotkałeś takiego życzliwą osobę, która obdarowała Cię dobrem, która obdarowała Cię swoim sercem, bo właśnie Bóg posłał ją do mnie. Bóg postawił tą osobę na mojej drodze. Porozglądajmy się dzisiaj po kościele, moi drodzy. Obróćmy się do tyłu, na bok, nie bójmy się. Za to nie ma kary ani pokuty. Zobaczmy, kto siedzi obok mnie, za mną, przede mną. I moi drodzy, podziękujmy dzisiaj za tą obecność. Dziś nawzajem za siebie. Ale ja go nie lubię, proszę księdza. Ja się nie będę do niego obracał. Moi drodzy, są ludzie, którzy nam szkodzą, którzy będą chcieli, tak jak mówiłem, wbić naszą tą szpilkę. Są źli. Samochód jest zły. Przecież może nas potrącić. Czy walec jest zły? A może nas przewalcować już nic z życia? Będą ludzie tacy w naszym życiu, którzy będą chcieli nas przetrącić słowem, którzy będą chcieli nas przewalcować. Ale moi drodzy, zwróćmy uwagę na ludzi dobrych, pięknych, życzliwych, których mamy wokół siebie, którzy się pojawią w tym roku przy nas. I nie bójmy się wyruszyć na tą drogę, która nazywa się 2024 rok. Bo będzie z nami wiele dobrych ludzi. Nie lękajmy się, moi drodzy. Niech Cię Pan błogosławi i szczerze. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą. Niech Cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Tobie swoje oblicze i niech Cię obdarzy pokojem. Amen.